Ile pauza narysowałaś? No i na jaki czas? Jaki czas pauza była? Tu jest za, chyba za mało zielonego było. Wiesz, ono muszę być w miarę. Określają także rodzaj przedmiotu, grubość przedmiotu i ta bariera przesuwana i kieruje do odpowiedniej komory, tak? Teraz pozwolę tutaj, że zaprogramujesz sobie, tak? Odrobimy stanowisko, zwolnimy tutaj kolegę. Tu mamy krążki, mechanie metal, gruby, cienki, gruby. One działają, to mogą to. I teraz proszę tutaj, ja dla Ciebie uruchomię nowy. Odróżniają cztery korony. Jest taki jeden jeszcze kawałek. Dobrze, teraz będziesz mógł... Wpisamy tą kartę. Ale są jeszcze zielniczki? Tam jest jeszcze jeden, wiesz? Tam jest jeszcze jeden zielniczy, wiesz? Nos, jaki ma czerwony, tak? Nogi ma takie same. Czyli jaki, Mikołaj? Czerwony, tak? No, nogi masz czerwone, dziób też. I teraz jeszcze czarny kuzelka, bo czarno-biały. Czarno-biały. Taką, jak miałam, tak? Czy większą? Tutaj są takie jak miałeś.
zielony. I czerwony. Teraz dalej w klasach. Dobra. Co po? A, do drugiego. Dobra. Ale kolejne przyspieszenie? No to możemy tu spróbować, będzie szybciej. Muszą być grubsze. Chyba na niebieskie. Czyta nam. Czyta nam. Ale to nic nie ma. Państwo, witamy w momencie 11. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień dosyć wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, 21 marca, pierwszy dzień wiosny. I jest takie hasło już od kilku lat w naszym mieście promowane, że wiosna zaczyna się w Olsztynie. Więc zgodnie z tym hasłem zaczynamy wiosnę w Olsztynie, w tym momencie nawet dokładnie w planecie 11. Można powiedzieć, że wczoraj aura nas nie rozpieszczała, była wielka śnieżyca, śnieg się pojawił i stąd nie zowąd, a dzisiaj jak cudownie się nam odmieniło, słońce wyszło, temperatura tuż powyżej zera, więc jest naprawdę optymistycznie, będzie jeszcze lepiej i myślę, że właśnie dzisiaj spotykamy się tutaj w takim miejscu, żeby wziąć udział we wspaniałym wydarzeniu. Wspólnie organizowanym z Urzędem Miasta Olsztyn, z Biurem Promocji i Turystyki. Prezydent Olsztyna również serdecznie zaprasza dzisiaj wszystkich Państwa. No i mamy z nami tutaj wyjątkowego gościa, wspaniałego artystę. Muszę tutaj prywatnie powiedzieć, że jestem Pana fanem. Taki zrobię tutaj troszeczkę prywatny wywód. Naprawdę znany artysta z wielu zespołów, chociażby Babsztyl, czy też różne solowe dokonania, Koltersi również, znany hit Wszystkie drogi prowadzą do Brodowa. I nie tylko, więc na pewno zaniesie nas wszystkich, przeniesie w krainę wspaniałych, niepowtarzalnych dźwięków. Tak więc proszę Państwa, powitajmy gorąco w Planecie 11 Cezary Makiewicz! Przekazuję głos, proszę bardzo. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że kierownik, który jest dość młody wiekiem, powiedział, że jest moim fanem, a nie jego babcia albo mama, bo to jest ten etap taki, kiedy... Ciocia też. Wiecie Państwo, jaki jest pierwszy etap właśnie w życiu artysty, że uwielbiam Pana, Pana twórczość, potem przychodzi kolejny okres, Pana mama uwielbia, a potem Pana babcia, prawda? To takie trzy etapy w życiu artysty. Ja nie wiem, czy moja osoba akurat dzisiaj jest właściwa, bo już troszeczkę poprószony jestem siwizną i wyglądam jak Dziadek Mróz, a tu trzeba, prawda, wiosnę witać. Ale mam nadzieję, że piosenki, które dzisiaj wybrałem, a wybierałem je też specjalnie ze względu na to, że Państwo słyszą, że trochę jestem taki, mówię przez nos,
Jestem lekko zaziębiony, więc musiałem sobie tonację poobniżać, ale myślę, że nie wpłynie to na to, że piosenki będą takie cieplutkie, jak na pierwszy dzień wiosny przystało i że może trochę sprawią, że po dzisiejszym dniu zrobi się trochę cieplej i każdy kolejny dzień już będzie tym pierwszym krokiem do takiej prawdziwej wiosny. Ja podzieliłem ten koncert na parę takich części. Pierwsza część to będą dwie piosenki. Chciałem się Państwu pochwalić, że w ubiegłym roku nagrałem nową płytę, która się nazywa Znajdź na to czas, do której dzisiaj gość specjalny Bożena Graczkowska, która mi tutaj będzie też towarzyszyć, napisała słowa. I pierwsze dwie piosenki, takie wiosenno-romantyczne. Pierwsza, Gdybym Cię kochał trochę mniej. Gdybym cię kochał trochę mniej, może bym czasu więcej miał, na dzień zbyt długi i na sen. O tobie jeśli bym już spał, gdybym cię kochał trochę mniej, może bym jeszcze poczuł coś, by bardziej kochać ciebie w dzień, by bardziej kochać ciebie w noc. Gdybym cię kochał trochę mniej, kochany, kiedy pójdzie powoda.
obchodzie wziąły dział. Bando ludzie myśleć, bando ludzie myśleć, co my z kościoła idzie. Bando ludzie myśleć, bando ludzie myśleć, co my z kościoła idzie. Ty będziesz cytat.